Salvette Assassini. W tym odcinku przedstawię wam historię pierwszego protagonisty niezwiązanym więzami krwi z Desmondem Milesem. Protagonisty, który był żywym wcieleniem kreda asasynów, a niestety gramy nim tylko w DLC. Zapraszam. Od narodzin w roku 1692 w Trinidadzie Adeoale był niewolnikiem na plantacji cukru. Zawsze planował uciec z niej, lecz żywot zbiegłego niewolnika byłby zbyt ciężki i niebezpieczny. Okazja nadarzyła się w 1708 roku, kiedy to piraci najechali na plantację cukru. Ade uznał to za dobry moment, by się uwolnić, więc zabił swojego właściciela i ku zaskoczeniu piratów pomagał im w grabieży. Ci w podzięce przyjęli go do swojej załogi. Przez 7 lat Adeoale nauczył się fachu pirata oraz stał się poliglotą. Prawdopodobnie od urodzenia znał język hiszpański, jakoś Trinidad należał do Imperium Hiszpańskiego, zaś angielskiego i francuskiego nauczył się jako marynarz. W 15 roku statek, na którym służył Adeoale, osiadł na mieliźnie na wybrzeżach Hawany, a załoga złapana przez hiszpańskie wojsko. Jednakże, jako iż Adeoale posługiwał się trzema językami, Hiszpanie wysłali go wraz z hiszpańską flotą skarbów do Sewilli. Podczas podróży Adeoale poznał Walijczyka, Edwarda Kenwaya. Razem uwolnili się, a następnie zabili hiszpańskich marynarzy i wraz z pozostałymi więźniami uciekli brygiem o nazwie El Dorado. Ale nie tylko przed flotą, ale i także przed zbliżającym się sztormem. Gdy udało się im uciec, Kenway został kapitanem statku, którego nazwał Kafka, zaś Adeoale został kwatermistrzem. Jakiś czas później oboje udali się do Nassau, gdzie Ade poznał Benjamina Hornigolda, Edwarda Tacha oraz Jamesa Kida. W 16 roku Adeoale po raz pierwszy zetknął się z asasynami, gdy Edward odwiedził ich w Tulum. Adeoale czuł respekt wobec zabójców za to, że walczą o coś ważniejszego od samych siebie. Między rokiem 18 a 19 Adeoale został pojmany i sprzedany, zaś Edward wraz z Charlesem Vane'em zostali umieszczeni na zniszczonym statku, którym dopłynęli do bezludnej wyspy. Wszystko to było za sprawą Jacka Rackhama, który zapragnął władzy i wzniósł bunt. Około 2 miesiące później Ade wraz z Jamesem Kidem oraz pojmanym Rackhamem i odbitą Kafką spotkali się z Kenwayem, któremu udało się uciec z bezludnej wyspy. W roku 1719 Edward odnalazł mędrca, zwanego jako Bartolome Roberts. Ruszyli do Long Bay, gdzie miało być obserwatorium. Gdy Kenway i Roberts wyruszyli w głąb lądu, załoga tego drugiego zaatakowała Adeoale wraz z resztą załogi Kafki. Ade przejął Sterbrigu i uciekł wraz z załogą w bezpieczne miejsce. Następnie udał się do Tulum, aby spotkać się z mentorem asasynów, Achtabajem. Rozmawiał z nim o bractwie, aż w końcu zdecydował się dołączyć do zabójców. Kilka miesięcy później asasyni znali miejsce pobytu Edwarda Kenwaya, Mary Read oraz Anne Bonny. Cała trójka została uwięziona w Port Royal. Achtabaj wyruszył uratować ich, zaś Adeoale zatrzymał Kafkę w Kingston i oczekiwał tam Edwarda. Spotkał go nawalnego jak Messerschmitt leżącego na plaży. Rozmówił się z nim i radził przyjacielowi zastanowić się nad sobą i dołączyć do asasynów. Jakiś czas później templariusze przypuścili atak na wyspę asasynów. Adeoale wraz z Edwardem, który niedawno przybył na wyspę, a także z innymi asasynami, odparli atak ludzi templariuszy. W 22 roku Ade oraz Achtabaj udali się do obserwatorium, gdzie spotkali Anne Bonny i Edwarda Kenwaya, który chwilę wcześniej zabił mistrza templariuszy Laureno Torresa. Achtabaj odłożył na miejsce artefakt Isu, kryształową czaszkę, i przekazał Edwardowi list. We wrześniu Adeoale wraz z Kenwayem udali się na ostatnią wspólną wyprawę, by odzyskać skarby z wraku statku o nazwie Polwora. Jednakże, gdy Kenway przeszukiwał wrak, w tym samym czasie Kafkę zaatakował pirat o imieniu Edward Low. Low wziął wszystkich za zakładników, a Kenwayowi kazał wydobyć złoto. Jednak Edward, ten dobry, uratował swoją załogę i Adeoale dzięki wysadzeniu beczek ze złotem za pomocą prochu. Miesiąc później Adeoale wraz ze swoim mentorem i Edwardem oczekiwali na przypłynięcie statku z córką tego ostatniego. Adeoale powiedział Edwardowi, że jeden z templariuszy Woods Rogers przeżył jego zginięcie ostrzem i przebywa obecnie w Anglii. Gdy córka Edwarda przybyła, ten pożegnał się ze wszystkimi i w ramach rekompensaty za dawne czyny pozostawił wielką inagułę w posiadaniu asasynów. Adeoale przez wiele lat służył asasynom, a między rokiem 30 a 35 poznał młodego asasyna, Achillesa Davenporta. W 1735 roku Adeoale wyruszył na swoim okręcie o imieniu Victory na misję zabicia templariusza, którym był francuski admirał. Adeoale przypuścił atak na francuski galeon, a następnie podczas abordażu zabił admirała i zabrał paczkę z artefaktem Isu, zwany pudłem prekursorów. Owa paczka była zaadresowana do Bastienne Joseph. Tuż po odebraniu paczki statek został otoczony przez francuskie statki. Jedyne co można było zrobić, to uciec w głąb sztormu. Victory został zatopiony. Morze wyrzuciło Adeoale na brzeg nieopodal Port-au-Prince. Gdy się ocknął, jego uwagę przykuł nadzorca niewolników, który chciał skarcić jedną z niewolnic. Adeoale zabrał nadzorcy maczetę i zabił go nią. Od niewolnicy asasyn dowiedział się, że Bastien jest burdel mamą, w przybytku o nazwie La Dame en Rose. Adeoale odnalazł Bastien i rozmówił się z nią. Burdel mama powiedziała, by spotkał się z łącznikiem niejakiego Augustina Dufo na plantacji, która znajdowała się w pobliżu. Adeoale odnalazł łącznika. Dzięki rozmowie z mężczyzną Adeoale udał się do kryjówki Maronów.
Tam uratował Augustina z rąk łowców niewolników. Po dzięce Diufo zaoferował asasynowi nowy ekwipunek – potężny garłacz. Od tamtego czasu Adewale zaczął pomagać Maronom. Jakiś czas później Adewale zdobył statek niewolniczy Experto Creed. Następnie za prośbą Bastin, Adewale udał się do posiadłości Pierre'a de Faye, gubernatora Santo Domingo, a także Templariusza. Po zdobyciu informacji, asasyn udał się do Bastin i powiedział jej, że de Faye zatrudnił naukowca, Louis Godin, który miał sporządzić mapę obwodu ziemi, która dałaby przewagę Francuzom. Zaskoczona burdelmama, że jej informatorzy jej o tym nie poinformowali, chciała zostać na jakiś czas sama. Ade po jakimś czasie powrócił do Bastin i zaoferował jej swoją pomoc. Ta kazała mu podsłuchać jej informatora, zarządcy portu. Asasyn dowiedział się, że naukowiec potrzebuje do ekspedycji 3 piśmiennych niewolników, którzy będą notować wszystkie informacje. Z pomocą Bastiny, załowych niewolników udało się podstawić Maronów. Podczas odpływu ekspedycji Ade zauważył w oddali statki pirackie. Podpłynął tam swoim statkiem i uratował ekspedycję. Gdy asasyn powrócił w 1937 roku, Bastin powiedziała Adewale o statku niewolniczym, o którym dowiedziała się od Augustina. Następnie nakrzyczała na niego, że przez jego chęć niesienia pomocy Maronom oraz poprzez coraz większe zamieszki związane z buntem niewolników, gubernator zarządził większe restrykcje wobec tych ostatnich. Ade wyruszył uratować niewolników. Podczas bitwy wrogie statki zaczęły ostrzeliwać statek niewolniczy. Asasyn dostał się na statek i uratował tylu niewolników, ilu mógł, zanim statek zatonął. W zatoce Cumberland wraz z Augustinem oraz Bastin zaczął grzebać niewolników, którzy nie dali rady uciec z tonącego statku. W trakcie grzebania zmarłych poprzysiągł zabić de Faye. Tego samego roku Adewale udał się do posiadłości gubernatora i zabił go za pomocą żelaznego pręta do piętnowania. Po zabójstwie Ade musiał uciekać z miasta. Przed odejściem Ade spędził noc z Bastian i oddał jej paczkę, którą trzymał przez 2 lata. Tuż po roku 1948 Adewale współpracował wraz z uczniem swego starego przyjaciela, Achillesa, Liamem O'Brienem. W 1951 roku Adewale przybył do Port-au-Prince z pomocą dla mieszkańców po trzęsieniu ziemi. Po przybyciu spotkał swego syna, Baba Dundę, którego przygarnął do bractwa asasynów z Santo Domingo. Następnie ścigał mistrza templariuszy, Lawrence'a Washingtona, który ukradł mentorowi asasynów z San Domingo, Franzizowi Macandalowi, puzdro prekursorów oraz manuskrypt. Niestety po dotarciu do Nowego Jorku trop się urwał. Rok później za namową swego syna Adewale przybył do domostwa Davenporta. Na miejscu odwiedził swego starego przyjaciela, a także zebrał zapasy dla obozu budującego się po trzęsieniu ziemi Port-au-Prince. Pod koniec pobytu poznał ucznia Achillesa, Shea Patricka Cormaca. Niedługo później wybuchła wojna 7-letnia, a Ade wspierał francuską marynarkę. 1958 roku, 8 czerwca, asasyn brał udział w bitwie o Louisbourg, w której poniósł porażkę. Jakiś czas później, w tym samym roku, Adewale był ścigany przez Haifa McKenwaya, syna jego starego przyjaciela, a także Shea Cormaca. Udał się do Doliny Rzeki i tam stoczył bitwę morską, jednak ją przegrał i w wyniku zniszczeń, jakie poniósł Experto Creed, został zmuszony do ucieczki na ląd. Tam spotkał się oko w oko z Haifamem, mówiąc mu, że jego ojciec wstydziłby się tego, kim się stał. Nagle podczas walki od tyłu Adewale został dźgnięty przez Shea. Tuż przed śmiercią stwierdził, że Shea stał się potworem. No i to tyle z tego odcinka. Jeśli się podobało, to byłbym wdzięczny za subskrypcję, lajka oraz podzielenia się opinią w komentarzu na temat Adewale. I pamiętajcie, nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone i dbajcie o siebie, zwłaszcza w obecnym okresie. Pa, pa.